Szanowni Państwo, drodzy mieszkańcy Barlinka i gminy Barlinek, witam serdecznie już w kończącym się 2009 roku. W skali świata i Europy był to rok dużego kryzysu, głównie w dziedzinie gospodarki, a tak naprawdę to głównie w dziedzinie ekonomii i finansów. Również u nas w Barlinku zauważyliśmy symptomy kryzysu, zwłaszcza na przełomie roku 2008 i 2009. Dla budżetu gminy zaskutkowało to zmniejszeniem dochodów, ale niestety dla większości naszych mieszkańców zaskutkowało to zmniejszeniem dochodów rodzinnych, zwiększeniem również bezrobocia. Jednak rok mijający 2009, sądzę, że dla całej naszej gminy i miasta był rokiem pomyślnym. Poziom naszego bezrobocia w gminie Barlinek nie przekracza rzędu 7%, a realizowane inwestycje od kilku lat gwarantują nam stabilny rozwój i budowanie, sądzę, że pomyślnej przyszłości. W kończącym się roku z dumą mówiliśmy o osiągnięciach nie tylko gminy Barlinek, ale również firm działających na terenie Barlinka, jak i również wiele osiągnięć naszych mieszkańców w różnych dziedzinach życia, czy to sportu, kultury. Bardzo ważnym w rozwoju naszej gminy w ostatnich latach jest wdrażanie marki Nordic Walking. Jest to nowa rzecz, z którą spotykamy się tutaj w Barlinku, uczymy się tej rzeczy, ale jest to dla nas ważny impuls rozwojowy i świetny pomysł na dalszy rozwój turystyki w gminie Barlinek. Dzisiaj już dysponujemy potencjałem prawie 1000 miejsc noclegowych i sądzę, że dochody z turystyki będą służyły nie tylko właścicielom pensjonatów, hoteli, lokali gastronomicznych, ale wszystkim mieszkańcom. Liczba gości odwiedzających Barlinek z roku na rok rośnie i cieszę się, że wielu mieszkańców dba o nasze miasto i stwarza takie warunki pobytu, że ci, którzy nas odwiedzają, a następnie wracają do siebie, mówią bardzo pozytywnie o Barlinku. Osiągnięcia w dziedzinie turystyki, jakie doświadczyliśmy w roku 2009, były na tyle znaczące, że zauważono nas nawet w skali Europy, a szczególnie kraju. Wyróżnienia certyfikatu Polskiej Organizacji Turystycznej czy nagroda trzecia w skali kraju w zakresie konkursu destynacji europejskich bardzo nas podbudowała, ale też udowodniła, że warto robić rzeczy duże i że te rzeczy duże są zauważane w świecie. Bardzo ważnym elementem naszego życia jest poprawa infrastruktury, nie tylko społecznej, ale też i związanej z codziennym życiem. Budowa nowych dróg, budowa miejsc wypoczynku, poprawa warunków zamieszkania na osiedlach. To wszystko mogliśmy już zauważyć w tym roku. Dla impulsu rozwojowego Barlinka bardzo ważne jest połączenie komunikacyjne głównie ze Szczecinem, jak i rozpoczęcie prac projektowych nad budową nowej obwodnicy, która w większości minie Stare Miasto po dawnym torowisku kolejowym. Gmina Barlinek, prowadząc szereg inwestycji drogowych i innych infrastrukturalnych, gwarantuje również dla budżetu gminy pozyskanie środków z Unii Europejskiej. Rok 2009 to właśnie kilka sukcesów w tej dziedzinie. Wiemy już na pewno, że połączenie Górnego Tarasu z ulicą Szosową, które realizujemy razem z powiatem myśliborskim, otrzyma wsparcie ze środków Unii Europejskiej. Również nasz wspólny projekt z Urzędem Marszałkowskim, a dotyczącym modernizacji drogi wojewódzkiej, będzie miał również wsparcie ze strony Unii Europejskiej. Ale w przyszłym roku chcemy jeszcze zrealizować kilka innych ważnych inwestycji. Wczoraj Rada Miejska podjęła uchwałę dotyczącą budżetu na rok 2010. Przygotowany przeze mnie projekt
został przyjęty praktycznie jednomyślnie, z czego bardzo się cieszę. W budżecie tym zapisaliśmy ponad 15 milionów inwestycji. Jest to największy zakres inwestycyjny w historii gminy Barlinek. W przyszłym roku na pewno połączymy właśnie Górny Taras z ulicą Szosową. Na pewno rozpocznie się inwestycja drogowa na drodze w kierunku Szczecina, ale chcemy też zmodernizować drogę w Moczydłach, praktycznie przebudować ulicę Fabryczną, dokończymy ulicę Jeziorną, rozpoczniemy modernizację stadionu miejskiego, dokończymy strażnicę dla Ochotniczej Straży Pożarnej. Wykonamy szereg również inwestycji w terenach wiejskich. Szanowni mieszkańcy, nadchodzący 2010 rok na pewno będzie jeszcze rokiem dla wielu z nas, który będzie wymagał od nas wiele pracy, ażeby w naszych rodzinach nie było problemów związanych z pracą, z dochodami. Ale jestem przekonany, że nie tylko sama gmina, ale i mieszkańcy Barlinka będą zauważali rozwój. Taki rozwój osobisty, jakiego oczekujemy w każdym domu, jak i również nasz rozwój ogólny. Nasz potencjał to zakłady pracy i duża oferta turystyczna. Dbałość o Barlinek i dbałość o miejsca, gdzie żyjemy, jest ważnym elementem rozwoju gminy. Jestem przekonany, że zaangażowanie wielu organizacji, stowarzyszeń, jak i pojedynczych mieszkańców Barlinka gwarantuje ten rozwój. A teraz na koniec chciałbym życzyć wszystkim mieszkańcom Barlinka i gminy Barlinek, żeby nadchodzący 2010 rok był spełnieniem naszych marzeń i żebyśmy w 2010 roku byli pełni satysfakcji z tego, że osiągnęliśmy to, co zaplanowaliśmy sobie w bieżącym roku. Życzę wszystkim wszystkiego najlepszego w nadchodzącym 2010 roku. Dziękuję bardzo.